Jest to historia miłosna tak prawdziwa, że nie mogłaby zostać spisana. Wiem, ile ona dla Pana znaczy. Wiem, jak bardzo Pan ją kocha. Wiem, że zawsze będzie w Pana sercu. Przychodzi taki czas, że każdy ojciec marzy, żeby jego mała dziewczynka dorosła. Chcę, żeby Pan wiedział, że również ją kocham i nie pragnę jej Panu wykraść. Pragnie, aby poszła do innego mężczyzny, który będzie ją kochał równie mocno. Chcę spędzić z nią resztę swojego życia. Jest moim sercem, przyjacielem, jest dla mnie wszystkim. Jest to historia dwojga ludzi, którzy odkrywają miłość. Chcę, żeby Pan wiedział, że zawsze będę ją chronił, szanował, traktował tak, jak na to zasługuje. Ta historia miłosna uczy wszystkich, iż każdy ma swoją bratnią duszę i powinien jej szukać. Nie wiedziałem, czym jest prawdziwa miłość, ale ona mi ją pokazała i uczy mnie jej codziennie. Mogę być trochę staroświecki, może to nawet nie jest konieczne, ale jest to dla mnie bardzo ważne. I wiem, że jest to istotne dla Pańskiej córki. Chciałbym prosić o błogosławieństwo i o jej rękę. Masz moją zgodę i błogosławieństwo. Miła będzie Cię mieć jako zięcia i syna. Tak więc prawdziwa historia miłosna nie występuje tylko w filmach. Obiecałem, że będę najpierw pierwszy dzień w twoim życiu, więc tak nie go uczyniłem. Bardzo chciałbym spędzić z tą resztę życia. Czy wyjdziesz za mnie?